łatwiej. Na początku na pewno nie było łatwo, a w tym momencie wchodzisz na casting i mówisz sobie, to jest miejsce, gdzie się odnajduję, gdzie mogę coś zawalczyć, o coś zawalczyć i może nawet wygrać. Ja po prostu idę i wierzę w to, że mam coś do zaproponowania i to, czy to, co ja będę proponowała, będzie interesujące dla osób, które castingują, to wspaniale, jeśli nie, to trudno i robię dalej swoje. Ale ty chyba masz perspektywę właściwą do tego, żeby taką zmianę dostrzec i żeby taką zmianę skomentować. Co ty o tym uważasz? Mi ciężko oceniać jakby samą kreację, bo szczerze przyznam, nie widziałem na żywo, opieram się na recenzjach. Ale wydaje mi się, że pogoń za marzeniami zawsze się fajnie kończy i w tym momencie się fajnie kończy, więc... Ja mam nadzieję, że to się jeszcze nie kończy, ale też chyba wiesz, szczerze, naprawdę szczerze, ja się tymi łokciami nie pchałam. W moim przypadku było to bardziej w wyniku spotkania z tą moją bohaterką Laną, w wyniku zaufania kilku bardzo istotnych dla mnie osób, które ze mną przeszły tą drogę transformacji. I znalezienie jakiejś takiej siły dodatkowej na to, żeby dać sobie na to pozwolenie, żeby już nie pytać, czy mogę, tylko po prostu robić swoje. I to przyniosło taki efekt, którego myślę, że tymi łokciami to wcale bym nie wywalczyła. Ale też, ja się nie czepiam jakby słowa, tylko są różne drogi, tak? I ja wybieram taką, która jest radością każdego dnia, w działaniu, w wyrażaniu siebie, która jest radością przemierzania kolejnych etapów, która jest też radością takiego momentu zatrzymania się i spojrzenia właśnie, gdzie ja zaczynałam, co po drodze wydarzyło się, jak bardzo wiele doświadczyłam, żeby być dzisiaj tutaj, gdzie jestem. I z tego biorę siłę, dlatego że to jest... Fajne osiągnięcie. Naprawdę szacun. Wiesz, jak fajnie jest samemu do siebie taki szacun przyznać? Naprawdę polecam.